Ja, modląc się tutaj, przypominam sobie, jak akurat 15 lat temu proporczyk 12 pułku Anów Podolskich zawisł nad gruzach klasztoru. A o tej porze już poleciłem wywiesić naszą biało-czerwoną chorągiew jako znak: Polacy zdobyli Monte Cassino. To jest krzyż Monte Cassino. To jest krzyż, nie, to jest medal Wojska Polskiego, a to są gwiazdy za Italię i za Suez. A to jest krzyż III dywizji. Synem byłem w artylerii przeciwlotniczej, w trzeci pułk artylerii przeciwlotniczej. Braliśmy tam udział i obserwowaliśmy niebo, bo przyleciało cztery samoloty, otworzyliśmy ogień, niebo było czerwone, ponieważ artyleria przeciwlotnicza wściela te pociski świetne są. Także widać. Dwa samoloty zbiliśmy, reszta uciekła. To było pod Monte Cassino. Staliśmy tam, gdzie stała artyleria polowa, ażeby w razie samolotów musieliśmy bronić. Później po Monte Cassino pojechaliśmy do niby na odpoczynek, a to nie był odpoczynek, tylko deorganizacja korpusu i pojechaliśmy na Adriatyk. Zdobywaliśmy różne miasteczka, różne porty na Adriatyku, a najważniejszy port to był Ancona. Po Anconie korpus poszedł na Rimini i na Bolonię, ale ja już nie brałem udziału na Bolonii. A jeszcze mógłby Pan powiedzieć więcej takich jakichś tam szczegółów, co, jak się działo pod Monte Cassino, jak generał reagował, jak Was wspierał? Pod Monte Cassino widzieliśmy, gdzie jest generał, gdzie jest generał dywizji naszej, generał Duch, ale nie widziałem jego. To wszystko było w tajemnicy, w schronach było. To nie było tak na wierzchu. Wszystko było w schronach. Jak się zaczęła ofensywa pod Monte Cassino, to ogień artylerii był tak silny, bo strzelało chyba 2000 dział, więc z nocy zrobił się dzień. Potem artyleria ucichła,
i na tarcie piechota musiała zdobywać góry. I dużo, było, dużo miała strat, bo to były skały, ciężko było tam dojść w ogóle. I trzecia dywizja Strzelców Karpackich zdobywała wzgórze 593. To było bardzo trudne, to było dość kawałek od klasztoru, ale po zdobyciu tego wzgórza poszli na klasztor. Klasztor był w ruinach, ponieważ Amerykanie uznali, że tam Niemcy się gromadzą w klasztorze, więc bombardowali klasztor doszczętnie. Później po wojnie byłem tam, oglądałem te ruiny. Nawet mam zdjęcia tutaj. Tak, widziałam. Oglądałem te ruiny. Ale później pojechaliśmy na 50-lecia Monte Cassinotto. Klasztor był odbudowany, wyglądał lepiej jak wtedy. Amerykanie zbombardowali i odnowili je. A też gdzieś też wyczytałam, że właśnie jest powiedziane, że nie ma na to dowodów, że z klasztoru Niemcy was obserwowali, niby, że to był niby punkt obserwacyjny dla Niemców, ale to nie ma na to dowodów, ale też, że podobno, że dzięki dowódcy niemieckiemu część dzieł sztuki została uratowana. Tego dokładnie nie wiem, ale wiem tylko, że po zdobyciu tego klasztoru to tam było 16 rannych Niemców. I nasi oczywiście zaopiekowali się tymi Niemcami. Nasi żołnierze, tak? Tak. A czy to było 16 żołnierzy niemieckich? Czy niemieckich. Oni tam właśnie w ruinach tego klasztoru tam były. Pod klasztorem. Tunele tak były i tam były właśnie te Niemcy. Tam byli ci ranni Niemcy. A samo wzgórze, czy ci wszyscy, którzy zginęli, ci ranni właściwie, to jak oni byli ratowani w sposób... Tam był punkt obserwacyjny. Tam był domek doktora, tak się zwane. I tam przywozili rannych i tam zaopatrywali. Jeśli którzy umierali, to od razu się ich chowało. To sanitariusze to robili, tą robotę. I się chowało. A później, jak po wojnie, cmentarz został zbudowany i tych wszystkich do tego cmentarza. Ja miałam okazję, widzieć ten wielki cmentarz. To? Ponad 1000 grobów tam. Tak. Byłem tam 2 razy, byłem w kasino, ale... No to mniej więcej to, co mogę powiedzieć. Dziękujemy za.